To co, dzisiaj dyskoteka? A jak? Znowu będziesz do Polen startować? Nie. Amstaff, nie ma opcji. Ile to już odcinków albo razy próbowałem. I zawsze wychodzi na to, że jestem albo debilem, albo błaznem, albo najzwyczajniej creepem. Wystarczy mi, serio. Mam już dość życiowych porażek. Mam już dość życiowego blamażu. Gdyby była mi pisana, to by była. Wiesz, koło fortuny musi się zakręcić ponownie. Jako rzecze Zaratustra. Czaisz, wiesz co jest? Wystarczyło powiedzieć tak albo nie. Jesus, chodź już. Który to już raz? Znowu miało być po naszemu, z naszą muzyką. Tak jak my chcemy. Ale nie, oczywiście. Znowu Andrzejewski postawił na swoim. No dobra, szkoda gadać. Wiesz, że będzie dzisiaj na ciebie polował? Kto? Przemo. Jeju, że on ma na to energię. Jakby nie mógł normalnie się zachowywać, normalnie coś powiedzieć, tylko lata z tymi kwiatami, albo przez pół lekcji śni o tym, że w ogóle zwróciłam na niego uwagę. Lubię go, ale szkoda czasu. No dobra, wystarczy opowiedzieć wiem albo coś, no Jesus. A kto wie, może dzisiaj będzie inaczej. Dobra, panowie, oficjalnie ogłaszam akcję Koniec Disco. Słaba nazwa. No to może Operacja Chaos. Plan jest prosty, nasza waleczna trójka. Athos, Portos i Aramis. Kto? Dobra, nieważne. Nasze trio ma jedno zadanie. Zniszczyć tę żałosną potańcówkę. Oto plan. Kudłaty, ty zajmujesz DJ-a od razu jak przyjdzie. Masz to najbardziej przy połowie nuty, jakie znalazłem w necie. Niech spróbują potańczyć do tego. Marchew, ty ogarniasz Andrzejewicza. Musisz wyprowadzić go z sali za wszelką cenę. A my nie mieliśmy podpalić szkoły? Co? O czym ty w ogóle mówisz? No mówiłeś, że będzie ogień. No, jaki ogień? No to po co ja brałem te wszystkie świeczki? Co ty chciałeś świeczkami budynek podpalić? Dobra, nieważne. Potem wkraczam ja. Idę na zaplecze. I pyk. Wyłączamy światło w tym cyrku. Wszystko zrozumiane? Tak. Tak. Kto to tak podłączył? Może chcesz pan sobie pomóc? Nie, dzięki. Tak sobie myślę, że po maturze to powinniśmy chyba na budowlankę iść. Czemu? Bo zajebiście podpieramy ściany. Aha, ha, ha. Stary, zapominam, że jesteś najśmieszniejszy w całej szkole. Dzięki. Ale może coś po prostu powinniśmy z tym zrobić? Niby co? Byłbym zaszczycony, gdybyś chciała ze mną zatańczyć, Lena? No dobra, pewnie. Zapomnij. Wow! Genialnie tańczysz. Dzięki. Wiesz co, szczerze, to myślałam, że poprosisz do tańca Paulinę. Nie, wiesz co, dla mnie temat Pauliny jest naprawdę skończony. Czyli jesteś otwarty na nowe propozycje? Co masz na myśli, mówiąc nowe propozycje? No wie. Przemek! No brudziłeś mi sukienkę, dzięki. Przepraszam, to chipsy takie. Stary, Lenka? Serio? No co, fajna. Jest, chyba. Hej, 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 z tej strony DJ Wysy. Czy wszyscy już rozgrzani? Teraz czas na srogie bity, a pierwszy wjeżdża z dedykacją od niejakiego Kudłatego! Zaczynamy. Wsiady ciągami na wyspę. Słońce rozwala nam panie. Będziemy tam łykać pizzę. Woda się leje w kranie. Nie strzelam knatem Supreme. Leżę w basenie tequila. Wszystko jest teraz jak film. Liczy się tylko ta chwila. Nie zmieniam byłości sam. Robi to teraz mój szofer. Stoję naprzed mój mam. Widok plaży w Saint-Tropez.
sobie łapki. Czuł sobie co? Łapki. Przemo zawsze jak rozmawia z dziewczynami, to włącza mu się część mózgu. Kiedyś, jak zapraszał mnie do kina, to niechcący podpalił mi włosy. Nawet nie wnikaj. Paskudna ta plama. Jezu, Amsa, wyjdź! Kurde, mak. Chciałam jeszcze z nim potarczyć, jeśli nie masz nic przeciwko, oczywiście. No co, ty przecież to przemów. Daj spokój. No tylko jak mu się to tak pokaże, co? Wiesz co? Mam pomysł. Chodź. No panie DJ-u, co to jest? Tutaj są dzieci, dzieci tego słuchają, no pan jest poważny. Dobra, dobra, już zaraz coś z tym zrobię, spokojnie. No proszę to zmienić, tą muzykę. Zacięło się. Jak to? Zacięło się, nie wiem co się stało, zacięło się, po prostu się zacięło. Przepraszam, czy jest na sali ktoś, kto się zna na komputerach? Potrzebujemy komputerowca, halo! Hakera jakiegoś nam trzeba. Ja pomogę. To proszę pomóc. Musimy obejść zabezpieczenia programu. Najpierw zakodować klucze, potem tylko sprawdzić rejestr, nadpisać BIOS. Gotowe. Dzięki stary. Dobrze, że próbowałeś, ale w sumie mogłeś go od razu za okno wyrzucić. Przynajmniej próbowałem, ojcze dyrektorze. Drodzy uczniowie, bez paniki. Pan DJ nie potrafi załatwić muzyki, ale na szczęście macie mnie. A ja mam swój własny głośnik, na którym puszczę wam teraz prawdziwą muzykę. Proszę pana, przez okno wleciała cegła i uderzyła kolegę w głowę. Co? Ale jak to? Chodźmy, pokażę panu. O tutaj, cegła chyba wleciała przez okno. Ale jak przez okno, jak szyby całe są? Intrygujące, prawda? Dziękuję ci bardzo. Nie sprawy. Mogłem zostać na wyspach i kręcić teledyski, a nie mi się zachciało tutaj. Stary, zobacz co znalazłem. Świeczki. Mam pomysł. Lena, ja chciałem cię... Czemu masz na sobie sukienkę, Len? Przemek, ja... Jo, skrrt! Koniec tych smętów, energia wróciła, jedziemy na grubą! Dajcie znać w komentarzach, czy podobał wam się odcinek. Mieliście okazję w jego trakcie usłyszeć fragmenty nuty Jeremiasza, o którą zresztą tak często pytaliście w odcinku wigilijnym. Postanowiliśmy zrobić do niej teledysk. Dajcie znać, jak wam się podoba. Tutaj gdzieś się chyba wyświetli i... Tak, tak, tak. I Paulina też tam jest, więc myślę, że warto co nieco zobaczyć. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Leżę w ocenie, wszystko jest teraz jak film.
liczy się tylko ta chwila. Nie zmieniam bywości sam, robi to teraz mój szofer. Stoję na brzegu i mam widok plaży w Santra.